Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations Online. Znowu walczymy sobie z jakimś kolesiem. Niestety widzę, że on ma bardzo słaby internet, więc mam nadzieję, że nie będzie lagów. No, bo tutaj mogą być takie opóźnienia, że na przykład naciskam grzybek w prawo i dopiero po sekundzie to reaguje. To się nie da tak grać. Ale dobra, zobaczymy. Najwyżej tego nie wrzucę do neta. I weźmiemy sobie może dzisiaj jakąś nową postać oczywiście. Szybko, bo czas mija. Kim by to zagrać? Nie wiem sam. Tyle postaci do wyboru, wszystkie ciekawe. Może... O kurde, szybko. Szybko, bo czas leci. Danzo. Fuck! Bo tam wziąłem... Oczywiście dzisiaj wziąłem Team Battle, czyli drużynowo. No i będzie kilka... Gdzie jest ta fajna plansza, którą chciałem wziąć? Okej, bierzemy tą planszę. Będzie 3 kontra 3. O, mi wybrało tych standardowych moich sugusów. A walczymy z Minato i jego drużyną, czyli Kakashi i Obito. Mam nadzieję, że nie będzie lagów. O, dobrze, nie ma lagów. A nie, są. Kurde. Nie, no tak się nie da grać. Dobra, spróbujemy, ale kurde, no opóźnienie jest masakryczne. Niestety niektórzy mają beznadziejny internet, no i tak sobie muszą jakoś radzić. Nie no, opóźnienie jest beznadziejne, tak się nie da grać. Dobra, widzę, że nie ma drewna, więc podbiję do niego. I jazda, i jedziemy. Bum! Danzo jest, powiem wam, bardzo dobrą postacią w tej grze. No nie no, przez to opóźnienie to... Czas reakcji jest beznadziejny. No i skąd ja mam wiedzieć, że ten... kiedy mam nacisnąć przycisk bloku? No nie, teraz nas będzie rozłączało. Kurde. Niestety zdarzają się takie mecze, ale większość jest na szczęście płynna. Jak kolesie nie mają neta, to niech nie grają online, naprawdę. Bez sensu. Niech sobie, kurde, nie wiem, kupię jakiś lepszy, bo... No, psują innym zabawę. Mi przynajmniej psują zabawę. Ja nie lubię grać z lagami, wolę grać płynnie, bo to jest masakra. Po to kupuję PS3, żeby nie mieć takich problemów. Serio. Dobra, jak na razie bardzo wyrównana walka. Spróbuję go walnąć z Ultimate, ale oczywiście to jest bardzo trudne. No nie, przegrywam. Bym go trafił Ultimate'em. Dobra, podładujemy się troszeczkę. Pojawimy się za plecami i... Aj, no co jest? Przez te lagi kurde. Nie udało mi się walnąć Ultimate'a. Dobra, pogadujemy się troszeczkę. I mój jutsu. Pogadujemy się i... Ultimate jutsu! Kurde, złapałem Obito w to. No nie, jakie lagi. Jeżeli często używamy... piękny jest to Ultimate, muszę przyznać. Jeżeli używamy często towarzyszy, to... O, co za lagi, ja nie mogę. To... W przypadku, kiedy ktoś trafnie użyje na nas Ultimate'a, czasami zasłaniają... O, pięknie, teraz jego trafiłem. Zasłaniają i bronią nas i przyjmują na siebie cały atak. Izanagi, cokolwiek to znaczy, albo nie pamiętam. O, ale piękny ten Ultimate, ja nie mogę. Sharingan! I KO! Piękna walka. Mimo iż lagi są beznadziejne, muszę napisać sobie nick tego kolesia, żeby z nim więcej nie grać, bo nienawidzę tak psuć sobie zabawy. No ale Danzo i tak, mimo lagów, rządzi. Jaka ocena? Pewnie C. Wow, cudownie. To jest niesamowite, jeżeli na online patrzymy. Pięknie, pięknie. Dostałem jakieś nowe tytuły. Wymieniłem się z nimi kartami. No i jeżeli będzie chciał... odszedł. No i się nie dziwię, frajer z lagami przegrał, jeszcze płacze. Dobra, dzięki za oglądanie. To wszystko w tym odcinku. Na razie, cześć!